Co? Musimy jeszcze raz to spróbować. Udało się jakiś rekord osiągnąć, ty, prędkości, nie? Zaczynam od specjalnego samochodu, a później będziemy robić rzeczy tak, jak widzicie w tytule streama. Natomiast zaczniemy sobie od specjalnego samochodu, bo ja jestem jego ciekawy bardzo. Pewnie już go widzieliście, to jest Insurgent z GTA, on się tak nazywa. Na drift gnoja. 450 tysięcy, także sporo on kosztuje, nie? A jestem ciekawy, co on będzie, jak on będzie brzmiał, jak on będzie... Co to za jeden jest w ogóle? Golf. Na drift gnoja. O, jaki on jest wielki, patrzcie, on się tutaj nie mieści w tym pomieszczeniu, znaczy w tym, na tym podwórku moim. Ej, patrzcie, nie otwierają mu się te drzwi z tyłu. Tutaj się nie otwierają, z boku. Tylko te wejściowe. Ja nie mogę, jaki on jest wielki! Co prawda nie jest taki wielki chyba jak Unimog, ale chyba jest od Unimoga cięższy. To jeszcze sobie sprawdzimy chyba. Ale wydaje mi się, że on był chyba cięższy. Co to w ogóle jest? Ja bym chciał taki samochód mieć i dojeżdżać nim do Lidla na zakupy czy tam do Biedronki. Ja... Kurde! Ogromny. No dobra, przejedźmy się nim bez żadnych modyfikacji. Co to w ogóle jest za maszyna? Ja nie wiem, co on, jaki on ma silnik, co... Jaki ma fajny ten podest. I wiecie co, też nie widziałem, żeby jakikolwiek gracz jeździł nim gdzieś tutaj po grze. Naprawdę mało spotykany. Taki autobus trochę więzienny, nie? Thanks and have fun. Mustanga na draga. Dzięki Michał za donate. Mamy dzisiaj plany. Zobacz sobie w tytule streama, co będziemy dzisiaj robić. Daj mu na zimnym, nie? Zobaczcie na to. Jak on brzmi ze środka. Jeju. Czterysta na godzinę nim? Ja nie wiem, jakie on będzie miał opcje. Jeszcze raz, 11 zł, dziękuję, Mr. Parker. Jest, no, ciekawy, ciekawy. Zobaczymy, co da się z nim zrobić. Ja go na pewno sobie porobię na offroad, ale myślę, że to nie będzie najlepszy samochód na offroad. On musi ważyć bardzo dużo. On waży 7 ton! On waży prawie 7,5 tony! 7,5 tony wagi, słuchajcie. Ja nie wiem, czy uda nam się go jakoś konkretnie zrobić. Pierwsze, co powinniśmy zainstalować, to odciążenie. I udaje się do 5,5 tony zejść. Kurde. 5,5 tony, to naprawdę jeszcze jest bardzo dużo. Możemy rajdowe zawieszenie zainstalować do niego. Z niego się chyba nie zrobi driftowozu. A tam nie zrobi, wszystko się da zrobić. Cyk, cyk, cyk. On ma na pewno napęd na 4 koła. Robimy z niego samochód offroadowy oczywiście. Zaczynamy niestandardowo. Mówicie, żeby na drift, to byśmy musieli napęd na tył zrobić. Dobra, to zrobimy go na ten, na drift. Kurczę, myślałem, że będzie trochę lepszy. No ale waga jednak robi swoje, co? Zobaczcie, 1000 kW. 1011 kW i prawie niecałe 5 ton wagi, także zeszliśmy 1,5 tony z wagi. To jest sporo, to jest naprawdę bardzo dużo, ale udało się zejść, także jest git. Powiem wam, dobry on nie jest, znaczy tu chyba biegi są źle ustawione. Nie wiem, jak będzie się nim driftować, mam nadzieję, że coś się tam uda. Mam nadzieję. Driftuj wariatem. Zobaczymy, no zobaczymy, co to będzie. Co się stało? Patrzcie na to. Widzicie przednie koło? W ogóle co się stało z tym autem? Co się stało z tylnymi kołami? Ej, no nie da rady, jest za ciężki. Trzeba go zrobić na offroady. Do driftu się nie nadaje, on ma bardzo dużo mocy, ale kurde,
tyle waży, że ciężko nim latać. Nim pod lasie pojechać, to musimy zrobić na off-road. Coś, to tylko na ręcznym i to tak strasznie ciężko. Dobra, jedziemy. To jest szczyt tuningowy tego samochodu. Tego czegoś. Musimy sprawdzić jego największą zaletę, czyli wagę. Bo myślę, że on będzie bardzo dobry, żeby powalczyć z botami. Nie wiem, gdzie jadę, ale próbuję się rozpędzić. No niestety do 400 to my się tym nie rozpędzimy. To jest zdecydowanie za ciężki gnój. Już miałem powiedzieć, że jest stabilny jak Insurgent w GTA. Ale... no jeszcze się tak nie rozwalił, nie? Żeby nie wstał. Dobra, chodźmy się tepnijmy tam, zanim my dojedziemy tym wielkim molochem. To minie trochę czasu. Zderzymy się z pociągiem i sprawdzimy zatem. Siema Grzecho. Na koło drania. Ciekawe, czy dzisiaj spotkamy pociąg, a nie tak jak ostatnio, nie? Pamiętacie, jakie jaja były? V12 lepiej. Nie wiem, wydaje mi się, że ta 7-litrowa V8 jest mocarniejsza. No ale 12 też możemy sprawdzić. Może będzie miała więcej opcji tuningowych. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Fajny jest ten podest z tyłu, nie? Ej, to jest szczyt jego możliwości. Nie dziwię się, i tak w sumie jedzie bardzo szybko. Jak na tą wagę. Uhu! Kurde, tak jak nim jadę, to mam wrażenie, że nic mnie nie może zatrzymać. Te murki, że... O, jedzie pociąg! Co to było? Ale go wywaliło, ty! O, shit! Ej, naprawdę bardzo mocno. I chyba go wywaliło dlatego, że jestem tej sesji Horizon Live i pociąg się tak buguje tutaj. Ale normalnie chyba by tak nie było, nie? On się tak laguje śmiesznie. Przez tą synchronizację. A muszę trochę się od niego oddalić. Uwaga, uwaga! 500 km na godzinę! Co się stało? Co? Jak go wywaliło! O kurde, widzieliście to? Rekord świata! W prędkości chyba. Co? Musimy jeszcze raz to spróbować. Udało się jakiś rekord osiągnąć, ty. Prędkości, nie? O piernicze. Jeszcze raz musimy. Lucek odkrył glitcha. Ej no! Coś się odwaliło. 500 km na godzinę cisnął. Co rajda mamy? Spajka. Pozdrawiam Spike, dzięki za rajda. 556 było km na godzinę. I jeszcze jak długo w ogóle potem leciał, nie? Ty! Musimy poczekać na pociąg następny. Co się stało? Ja jestem w szoku. Ej, to chyba, ponieważ on jest dosyć szybki. Ale dlatego, że on jest taki ciężki, to go tak wywaliło w ogóle daleko. Poszedł jak dzik w kukurydze, nie? Jedzie. Uwaga. O, 600! Łosie! Co? 600 km na godzinę! O kurde, co to było? Ale nie, mocy ma więcej, rzeczywiście.
Tylko, że teraz dodatkowo jeszcze sobie zwiększyliśmy wagę. Teraz mamy 7 ton, nie? Także... Klatka, on chyba nie miał klatki bezpieczeństwa. Ile ma koni? Teraz ma ponad 1000... No gdzieś z 1500 koni mechanicznych ma teraz. Oj, shit! To jest czołg. I ten dźwięk! Ależ on ciężki. A może rzeczywiście ten malutki poleci dalej? Chociaż myślę, że tu waga ma znaczenie. No ale tak sobie wygląda ten ziomek. Nie za wiele... O, jedzie, jedzie pociąg, patrzcie, patrzcie. Nie za wiele możemy nim zrobić, poza właśnie zabawą z pociągiem. 400. Dobra, spróbujmy się jakoś zaprzeć tutaj. Nieźle. Shit, co to było? Wow! Co? Aha, pojazd mi zresetowało. Ja pierniczy. Nie wiedziałem, że tak można w tej grze. Tutaj chyba są te tory. 400 na wstecznym. Ej, bo mnie zbanują w tej grze za takie akcje, nie? Myślę sobie, co ten nutek tak tu zapiernicza? Nielegalne. Dziękuję ci, zbieg okoliczności, ogląda sobie słodziaku z biedra, tam lis lucek. Bo właśnie ja poluję na tego lisa ludzka, kurde. Miałem mieć, miałem sobie załatwić. Ale ktoś mnie wydymał. Uwaga! Teraz zobaczymy, ile bokiem poleci. Chodźcie! 300. Ale fajna zabawa z tym.